Organizator dzisiejszego turnieju, 8 zespołów rywalizuje na Stadionie Miejskim we Włodawie. Jest to jeden z eventów z okazji stulecia klubu sportowego Włodawianka. Dzisiaj akurat turniej służb mundurowych piłkarskim murem za polskim mundurem. To dobrze, że mundurówka znajduje czas również na to, żeby pobiegać po boisku? Oczywiście, że dobrze, a nawet bardzo dobrze. Rozwój fizyczny dla funkcjonariuszy, jak również i pracowników służb mundurowych jest niezwykle ważny z racji na to, jaką rolę pełnią. W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak, dokładnie, panie redaktorze. Skąd pomysł na tego typu spotkanie? Ten pomysł wyszedł tutaj wspólnie w porozumieniu od kilku osób, a szczególnie od kierownictwa klubu Włodawianka Włodawa, który obchodzi stulecie swojego istnienia. I ten turniej niejako wpisuje się w obchody tego jubileuszu stulecia powstania klubu Włodawianka. Jak turniej się zakończy? Mamy przygotowane puchary, nagrody? Tak. Turniej jest rozgrywany o Puchar Wojewody Lubelskiego, pana Lecha Sprawki i myślę, że najlepsza drużyna, która będzie ten puchar, na pewno otrzyma. Na koniec, wy jako dyrektorzy, no trochę wiekiem podobni jesteśmy już, ale znajdujemy czas na piłkę, na sport? Staramy się znaleźć, żeby ten ruch też fizyczny, może trochę w mniejszym zakresie, bo tutaj mamy przede wszystkim zawodników dużo młodszych ode mnie, ale zawsze tego trochę ruchu potrzeba i się znajdzie czas na ten ruch. I na koniec, no mimo że sportu być może niekoniecznie możemy już uprawiać z racji zajęć, braku czasu, ale pokibicować jak najbardziej. Zdarzają się oczywiście sytuacje i mecze i bramki. Ależ oczywiście. Kibicujemy? Tak, kibicujemy. Jakie drużyny się spotkały tutaj na boisku? Kogo możemy wymienić? Spotkały się tutaj drużyny Państwowej Straży Pożarnej, Nabożeńskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji, Wojska Polskiego. Kilka drużyn jest. Jest 8 drużyn, także myślę, turniej będzie przebiegał w fajnej sportowej atmosferze. Turniej piłkarski o puchar wojewody lubelskiego pana Lecha Sprawki pod hasłem piłkarskim murem za polskim mundurem. Dzisiaj są drużyny z różnych formacji, drużyny z wojska, ze Straży Granicznej, jest drużyna OSP z Kodnia, Państwowa Straż Pożarna z Włodawy, są jednostki wojskowe, m.in. z Zamościa, z Białej Podlaskiej. Dzisiaj jest rywalizacja sportowa, ale te wszystkie formacje łączy to, że one zapewniają nam bezpieczeństwo i również zapewniały w czasie kryzysu migracyjnego na granicy. I tym turniejem chcielibyśmy podziękować za ich służbę, powiedzieć: chłopaki, to dzięki wam czujemy się bezpiecznie, wasza praca jest potrzebna, nie każdy negatywnie i periodywnie ocenia waszą pracę. My w odwrotnym kierunku chcemy wam podziękować za ten trud, który codziennie wkładacie. Rywalizacja sportowa powoduje, że oni, czyli żołnierze, funkcjonariusze są wysportowani, więc są gotowi do pełnienia swojego zadania. I dzisiaj również ze względu na stulecie Włodawianki taki turniej służb mundurowych odbywa się we Włodawie, ale przyjechały drużyny z tego województwa. Mam nadzieję, że wygra najlepszy, jestem przekonany. I przede wszystkim życzymy dobrej rywalizacji. Dzisiaj również do uczestników tego spotkania swój list skierował minister spraw wewnętrznych i administracji, pan Mariusz Kamiński. Był z nami również pan poseł Dariusz Stefaniuk. Są przedstawiciele wojewody. Są ufundowane nagrody i puchary od pana wojewoda. Także pogoda dopisuje, dobra rywalizacja i myślę, że wszyscy w sportowy sposób fajnie spędzimy ten dzisiejszy dzień. O Włodawiance chwilę, bo 100 lat, no to znakomita rocznica. Jaki to zespół? Jak jego krótka historia? Osiągnął szczyty, czy te szczyty jeszcze przed nim?
Myślę, że szczyty przed nim, ale generalnie Włodawianka ma swoją stuletnią tradycję. 15 marca rozpoczęliśmy oficjalne obchody tego stulecia. Spotkaliśmy się w gronie młodszych i starszych. Tam sobie powspominaliśmy z pełnymi kartami historii, dyplomami, medalami. Są pewne nagrania, które można sobie odtworzyć. Jeszcze mam nadzieję, że do końca roku również będą różnego rodzaju spotkania. Dzisiejszy turniej to jest jakby jednym z elementów, bo oficjalna gala odbyła się 2 września tutaj właśnie na stadionie, kiedy odbywały się właśnie oficjalne jakby te wystąpienia. Nagradzaliśmy tych najwybitniejszych piłkarzy, działacza, więc tych ludzi, którzy przez ten okres 100 lat tworzyli historię klubu sportowego Włodawianka. Włodawianka grała na poziomie przeważnie wojewódzkim. Zbyt takich wielkich sukcesów ogólnopolskich to nie miała, jedynie w rozgrywkach młodzieżowych. W 2010 roku miałem przyjemność wspólnie z Tadeuszem Klepackim pojechać na turniej ogólnopolski do Słubic, piłkarska kadra czeka i tam rywalizowaliśmy z ogromnym powodzeniem aż do finału, kiedy w finale przegraliśmy z województwem łódzkim 0-1 i jeszcze najgorsze było to, że oni nie strzelili bramki, strzeliliśmy samobójczą, był płacz, były łzy, ale później była ogromna radość, bo to największy sukces. Później w następnym roku pojechałem z 10-latkami do Opola i tam zajęliśmy 5. miejsca, więc to tak z rozgrywek młodzieżowych organizowanych przez Rzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, a że jestem wiceszefem Wojewódzkiego Rzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, no to jakby tutaj staram się, aby Włodawianka we wszystkich tych imprezach uczestniczyła, no i tutaj nam się udaje, tych pucharów, medali, to cała masa już nazdobywaliśmy. A Włodawianka dzisiaj, bieżące miejsce w tabeli, jaka to liga? Włodawianka obecnie gra w klasie okręgowej, 3. miejsce na obecną chwilę, więc z realnymi szansami powrotu do 4. ligi. Liga jest bardzo wyrównana, więc wszystko się może wydarzyć. Jest 5 zespołów, które między sobą jakby rozstrzygną tą rywalizację. No fajnie by było grać w tej 4. lidze, bo to poważniejsze drużyny występują. Stal Kraśnik, Tomasowia i inne zespoły. No ale na chwilę obecną liga okręgowa. Ja mogę powiedzieć jedno, że we Włodawie bez względu na to, w której lidze gramy, to mamy chyba najliczniejszą publiczność. U nas są tak zwane dobrowolne cegiełki, a więc około takich 300 cegiełek na mecz, krótko mówiąc, rozdysponowujemy. Dla niektórych jest to poziom nieosiągalny, zajeżdżamy na mecze wyjazdowe, to naszych kibiców jest przeważnie więcej niż lokalnych, a więc jest to jakby tradycja, ale ze względu na położenie stadionu, który jest w środku miasta, dla niektórych, mówię, nie potrzeba nigdzie jechać, wracają z kościoła, wracają z różnego rodzaju od znajomych i stadion jest jakby takim miejscem po trasie i każdy tutaj z chęcią przychodzi. Ja w kabinie spikerskiej od początku, jak powstała kabina spikerska, próbuję przekazywać informacje dla tej licznie zgromadzonej publiczności o meczach młodzików, trampkarzy i o wszystkich wydarzeniach, które się odbywają ostatnio. Bieg Sobiborski była, więc również przekazujemy informacje tak zwane lokalne. A więc Włodawianka myślę, że rozpocznie swoje kolejne stulecie normalnie. Rywalizacja, zdrowa rywalizacja. Młodzicy, trampkarze, juniorzy i seniorzy. No i drużyna Old Boyów, która również występuje z powodzeniem na różnych arenach. Swego czasu jeździliśmy na turnieje na Ukrainę, kiedy nie było wojny, ale kiedyś byliśmy na turnieju w Wilnie. I tam z dużym powodzeniem rywalizowaliśmy, kiedy było 5 różnych narodów europejskich.